Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wojsko, a ja witam was w materiale z Assassin's Creed 4 Black Flag, podręczniku. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się odzieniem kupca. Biało-szare odzienie, zwykle noszone przez bogatych, kurwa, kogoś tam. Czyli moment, jeszcze raz, bo mi to zniknęło. Noszone przez bogatych kupców w całych Indiach Zachodnich. Słuchajcie, odzienie kupca, które tak oto się prezentuje na Edwardzie Kenwayu. Moim zdaniem jest to jedno z ładniejszych odzieni, przynajmniej według mnie. I czym ono tak naprawdę się charakteryzuje? Owszem, są tu kolory białe, ale w głównej mierze są to kolory, jest tu kolor przeważnie taki brązowy, tudzież może nie tyle co brązowy, ale taki kolor bardziej pomarańczowy, ale to zależy od tak naprawdę od gustu. No słuchajcie, czy to odzienie było noszone przez kupców w Indiach Zachodnich, czyli na Karaibach? Odpowiedź brzmi i tak, i nie. Dlaczego? Ponieważ kupcy, chcąc się wyróżnić, owszem, nosili podobne odzienia, ale nie dokładnie takie. Kupcy nosili zazwyczaj, przynajmniej na początku, takie stroje, żeby się po prostu wyróżnić z tłumu, że rzeczywiście podkreślić rangę kupca, człowieka takiego majętnego, który tak naprawdę może pozwolić sobie na to, aby takie drogie i wręcz szykowne stroje nosić oraz posiadać. I zapewne nie zapytacie się, czy odzienie, które ma, które w grze może kupić Edward, gdyż tak, to odzienie, jak i większość poprzednich odzieni poza szatami Edwarda Kenwaya, można normalnie kupić w sklepie. Natomiast tak samo to odzienie po części jest wzorowane właśnie na poprzednich, może nie tyle co poprzednich, ale bardziej wzorowane jest na szatach i tak naprawdę jest to nic innego jak dodany kolor, taki właśnie pomarańczowy. Czy kupcy owe odzienie mieli? Odpowiedź powiedziałem już i tak, i nie. Część kupców właśnie owe odzienie posiadała, lecz można powiedzieć, że to był taki strój przejściowy. Dlaczego przejściowy? Ponieważ, jak powiedziałem, kupcy preferowali takie bardziej wystawne stroje, które podkreślały ich funkcję. Może nie tyle co funkcję, ale status społeczny. Gdyż z reguły woleli nosić takie szaty, takie stroje czerwone, takie złociste, w zielone kolory. Natomiast takie pomarańczowe, czerwone, również czerwone się zdarzały, pomarańczowe także, ale to były ewentualnie jakieś takie wkładki tak naprawdę, a nie pełnoprawny kolor całego stroju. Niemniej stroje się owe pojawiały, natomiast w momencie, kiedy taki kupiec miał już pewną fortunę, to po prostu taki strój dawał, tudzież wrzucał po prostu do szafy i zakładał go tak naprawdę tylko i wyłącznie do jakichś takich
okazji specjalnych po to, żeby pokazać się publicznie, ale to głównie w gronie przyjaciół, rodziny, znajomych. I cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. W następnym odcinku zaprezentuję Wam ostatnie odzienie, jakie może kupić Edward w sklepie. Jest to najdroższe odzienie z dostępnych. Cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę, komentarz i słyszymy się, tudzież widzimy w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!